Do Biura Rady Miasta Sanoka wpłynęło 11 wniosków, w tym 8 wniosków indywidualnych i 3 wnioski zespołowe. Ja postaram się Państwu bardzo krótko przedstawić te kandydatury. Pan Tomasz Chomiszczak, zgłaszający Miejska Biblioteka Publiczna, Dziedzina Kultura i Sztuka, kategoria Twórczość Artystyczna w zakresie Literatura za całokształt twórczości. Pani Katarzyna Długosz-Dusznik, zgłaszający Sanockie Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury, Dziedzina Kultura i Sztuka, kategoria Upowszechnianie Kultury i Sztuki. Pan Robert Handermander, zgłaszający Sanockie Towarzystwo Muzyczne, Dziedzina Kultura i Sztuka, kategoria Twórczość Artystyczna w zakresie Muzyka. Pani Klaudia Kita, zgłaszający Stowarzyszenie Inicjatyw Wychowawczych imieniem księdza Wiesława Siwca, Dziedzina Kultura i Sztuka, kategoria Twórczość Artystyczna w zakresie Muzyka. Pan Sylwester Stabryła, zgłaszający Stowarzyszenie Artystyczne Eksodus, Dziedzina Kultura i Sztuka, kategoria Twórczość Artystyczna w zakresie Sztuki Wizualnej. Pan Konrad Szachnowski, zgłaszający Kossakowskie Centrum Kultury Kossakowo, Dziedzina Kultura i Sztuka, kategoria Upowszechniania Kultury i Sztuki. Pan Wojciech Wesołkin, zgłaszający Zarząd Bieszczadzkiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Dziedzina Kultura i Sztuka, kategoria Upowszechnianie Kultury i Sztuki. Pan Sławomir Woźniak, zgłaszający Miejska Biblioteka Publiczna, Dziedzina Kultura i Sztuka, kategoria Upowszechnianie Kultury i Sztuki za całokształt twórczości. I 3 kandydatury zespołowe. Angela Gaber plus Trio, zgłaszający Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Dziedzina Kultura i Sztuka, kategoria Twórczość Artystyczna w zakresie Muzyka. Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Denta Avanti, zgłaszający Grupa Radnych Miasta Sanoka, Dziedzina Kultura i Sztuka, kategoria Upowszechnianie Kultury i Sztuki. Zespół Raja Bell, zgłaszający Stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej, Dziedzina Kultura i Sztuka, kategoria Twórczość Artystyczna w zakresie Muzyka. Uchwała Miasta Sanoka, którą już cytowałem w paragrafie 6, stanowi, że wyboru kandydatów, których w kolejności kapituła kieruje do Przewodniczącego Rady Miasta i dzisiaj będziemy procedować stosowną uchwałę, dokonuje kapituła złożona z członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Sanoka, poszerzona o przedstawicieli Sanockiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biura Wystaw Artystycznych, Państwowej Szkoły Muzycznej, Muzeum Historycznego oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W tym roku wyżej wymienione instytucje przedstawiły, zarekomendowały swoich przedstawicieli do składu kapituły. Biuro Wystaw Artystycznych, pan Tomasz Mistak, Miejska Biblioteka Publiczna, pan dyrektor Leszek Puchała, Młodzieżowy Dom Kultury, pani Agnieszka Sznadel-Piasta, Muzeum Budownictwa Ludowego Hubert Osadnik, Muzeum Historyczne Andrzej Romaniec, Państwowa Szkoła Muzyczna Tomasz Tarnawczyk i Sanocki Dom Kultury pani Wiesława Skorek. Zarówno członkowie kapituły powołani z instytucji, jak i radni będący członkami Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki mieli odpowiedni termin, aby zapoznać się z materiałami. To materiały dotyczące poszczególnych kandydatów, zarówno indywidualnych, zespołowych. Są to bardzo obszerne materiały. W dniu 8 maja kapituła odbyła posiedzenie. W wyniku głosowania imiennego, jawnego zostały zaproponowane kandydatury do uchwały Rada Miasta w sprawie przyznania nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultura i sztuka za rok 2016. I tak, nagrody indywidualne. Pan Tomasz Chomiszczak, pani Katarzyna Długosz-Dusznik, pan Robert Handermander, pan Wojciech Wesołkin. W kategorii zespołowej Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Denta Avanti. Dziękuję.